30 odcinek podcastu 7 dni siatka. Zaczynamy na całe szczęście w nie w, czy w dobrej, w średniej atmosferze, ale w dużo lepszej niż ostatni odcinek. Witają się z Państwem jak zwykle bardzo serdecznie Łukasz Klin i Piotr Bąk, a zaczynamy dlatego w lepszych nastrojach, że Polki w swoim ostatnim meczu Mistrzostw Europy pokonały Słowenki 3-0, bo o tych właśnie Mistrzostwach Europy będziemy dzisiaj mówili najwięcej. Na tym się postaramy skupić w większej, w znacznej części nasz program. Ale porozmawiamy sobie także o czekających nas turniejach, cały czas o tym mówimy. Mogę się pochwalić na początku? A chyba mogę. Zrobimy troszkę odstęp od normy, pochwalimy się. Przepraszam bardzo na początku. Memoriał Ambroziaka, turniej Zdzisława Ambroziaka, legendarnego polskiego dziennikarza, nestora wielu z nas. Turniej. Jesteśmy patronem medialnym turnieju, w którym wezmą udział takie zespoły między innymi jak PGS, Krabbełchatów, Lotos, Trefl Gdańsk, AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resowia Rzeszów, Indykpol, AZS Olsztyn. Tych zespołów tam naprawdę z Plus Ligi jest co niemiara. Cieszymy się i doceniamy, że memoriał, że organizatorzy memoriału po raz kolejny obdarzyli nas zaufaniem. My postaramy się nie zawieść, w silnej ekipie naprawdę pojedziemy na ten turniej i będzie się na pewno dużo działo. O tym jeszcze na sam koniec słów kilka sobie podyskutujemy z Łukaszem. Ale pozwól, Łukasz, że teraz te mistrzostwa Europy. Po pierwszych dwóch meczach i co najmniej po dwóch setach w każdym meczu i z Holendrkami, i z Włoszkami, można, trzeba było i należało się łapać za głowę. Na szczęście skończyło się happy endem i wszystko wskazuje na to, że w tym ćwierćfinale, oczywiście jeżeli pokonamy najprawdopodobniej Bułgarki, to Białorusinki, przepraszam, to powinniśmy się zameldować. No ale porozmawiamy sobie o tych na początku może troszkę gorszych momentach czy gorszych chwilach. Znaczy, no tych było niestety zdecydowanie więcej, a co do tego wypełnienia minimum, no to miejmy nadzieję, że tak będzie, bo dla mnie awans do ćwierćfinału, czy po barażach, czy w normalnych okolicznościach byłby minimum oczekiwanym przez tą reprezentację. Co ja mogę powiedzieć o pierwszych dniach turnieju? Mam mieszane uczucia, bo tak jak kieruję się sercem zawsze kibicując każdej reprezentacji z orzełkiem w biało-czerwonych barwach, tak rozumem, po pierwszych dwóch meczach to się zastanawiałem, co my na tych mistrzostwach robimy i czy jesteśmy zespołem, który ma doświadczone zawodniczki, czy samą młodzież, tak jak Słowenki. Na szczęście mówię, no teraz humory są trochę lepsze, co nie powinno nam zamazywać obrazu, że no co najmniej nie jest najlepiej, a siatkówka w naszym wykonaniu z tymi potentatami w naszej grupie może faworytami do zdobycia medalu czy czołowych lokat, no nie napawała nas optymizmem, chyba że siatkówkę podzielimy na siatkówkę błyskawiczną, czyli będziemy grać tylko półtorej seta, no to wtedy by było super. Ale tak nie jest. Ja mam tutaj wynotowane niektóre rzeczy, zaraz o tym powiem, ale żeby nie było takich monologów jak ostatnio, no to oddam tobie pałeczkę. Powiem tak, na razie jest, wynik jest lepszy moim zdaniem niż gra, nie obrażając oczywiście dziewczyn czy ich wysiłku. To znaczy tak, żeby było jasne, my nie wiem, w tą reprezentację nie straciliśmy wiary, my cały czas jesteśmy z dziewczynami, wierzymy, natomiast my jako, nie wiem, eksperci, fachowcy mamy prawo do swoich opinii, mamy prawo powiedzieć, co uważamy, bo szczerze mówiąc, szczególnie ja dużo troszkę uważniej śledziłem jednak mecz z Holendrkami, z Włoszkami, pewne miałem inne obowiązki i nie mogłem dokładnie całego meczu prześledzić, ale z Holendrkami to te dwa pierwsze sety ja bardzo mocno się trzymałem, żeby sobie nie przełączyć na jakiś kanał z kreskówkami, bo to by było, tam by było więcej akcji, albo na Animal Planet, czy na jakiś inny kanał przyrodniczy, bo tam byłoby więcej akcji, aniżeli ze strony Polek, bo to naprawdę wyglądało bardzo źle i tak jak powiedziałeś, ja bym zrozumiał, gdybyśmy grali młodymi zawodniczkami, ale był taki moment, że przecież na boisko była tak, Kowalińska, była Skowrońska, była Werblińska. Ja nikomu wieku nie będę wypominał, natomiast to są zawodniczki, które na siatkówce reprezentacyjnej klubowej zęby, tak mówiąc kolokwialnie, zjadły. To są zawodniczki, które powinny, nie wiem, grać i powinny te, na przykład, nie wiem, czy młode Holenderki, czy też jakieś młode Włoszki przewyższać pewnym doświadczeniem, wyrachowaniem, cwaniactwem boiskowym. One się zachowywały w pewnym momencie jakby, nie wiem, od
piłki, nie wiem, uderzonej w aut zależało to, czy one zostaną wyrzucone na bruk, czy nie zostaną wyrzucone, bo szczerze mówiąc, jak ja widziałem w meczu z Włoszkami czy z Holenderkami, mówię szczególnie plasujące Ankę Werblińską i Kaśkę Skowrońską, to łapałem się za głowę, mówię, albo patrząc na te ich pseudo, przepraszam, tak muszę powiedzieć, plasy, to one powinny dostać albo permanentny zakaz plasowania, albo powinny, nie wiem, tydzień sam spędzić przed tym turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w styczniu, bo teraz już nie będą przecież siedziały i plasowały przed najważniejszymi meczami, ale później, jeżeli to im nie wychodzi, albo jak nie, to bij na siłę i uderzaj tyle, ile masz mocy w rękach, ale jeżeli tej mocy nie masz, to może się zastanów, czy jest dla ciebie miejsce na boisku. No ja myślę, że każda z dziewczyn po tych mistrzostwach, niezależnie jak one się potoczą, bo jeżeli zostanie spełniony ten cel minimum, jeżeli uda się coś wyżej, ale tutaj raczej byłbym takim ostrożnym optymistą, a nawet jak na mnie pesymistą, bo uważam, że sport powinien być sprawiedliwy i no i powinien być sprawiedliwy, chociaż sport też lubi niespodzianki. Ja sobie tutaj wynotowałem, jeżeli chodzi o pierwszy mecz, no to przede wszystkim zagraliśmy dwa dobre sety, dwa negatywne sety. Jeżeli chodzi o mecz z Włoszkami, bardzo dobrze chyba w trzecim secie pokazała się, o ile dobrze pamiętam, Izabela Kowalińska dla mnie zagrała mecz życia. Mam nadzieję, że nie mecz na mecz tego turnieju, że to jeszcze przed nią, bo 70% ataku miała w tym secie zwycięskim z Włoszkami. Swoje dołożyła też mimo wszystko Katarzyna Skowrońska, która nie gra rewelacyjnie, czasami gra tak jakby się jej, powiem klasycznie, kiedyś taki prezydent lat 90., który był bardzo dobrym elektrykiem, mówił, że nie chcę, ale muszę, i to tak trochę wygląda, jeżeli chodzi o grę Katarzyny Skowrońskiej, tak samo mimo wszystko, jeżeli chodzi o Annę, chciałem powiedzieć Annę Barańską, znaczy Annę Werblińską, szkoda trochę. Jaki zarzut, jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz z Holandią, przede wszystkim z Holandią o ten drugi mecz z Holandią i o ten mecz z Włoszkami? Mi się wydaje, że późne reakcje trenera, późne zmiany trenera, nie zawsze trafione, brak albo takiego jakby ryzyka trenerskiego czy zawodniczek. Mówiłeś o tych właśnie trenera zmianach. Ja miałem czasami wrażenie, że to jest tak, jakbyśmy się trenera zapytali, trenerze Nawrocki, co słychać, a trener Nawrocki do nas, no chłopaki, panowie, bez zmian, bo właśnie szczególnie te Holenderki, te pierwsze dwa sety, ja mówię tak, oglądałem, pozwolę sobie troszkę prywaty, z dziadkiem ten mecz oglądaliśmy i mówię do dziadka, jak znam życie, to pierwsza zostanie zmieniona, pewnie środkowa, a potem zostanie zmieniona rozgrywająca, która była przy tak katastrofalnym momentami przyjęciu Bogu ducha winnej, i tak się działo. To nie miałeś też wrażenia, że to troszeczkę jakbyśmy oglądali kibice, czy my, dziennikarze, czy ktoś inny mecza, a troszeczkę Jacek Nawrocki jakby swój mecz oglądał. Albo inny jakiś. To znaczy inaczej, ilu jest kibiców, ile jest trenerów, tyle jest opinii. No ja powiem tak, ja będę oceniał całościowo po mistrzostwach. Na razie mówimy sobie gdzieś tam w drodze tych mistrzostw, na razie mówimy o tym, co nas niepokoi i co może zadecydować o tym, że zamiast tego minimum będzie po prostu po raz kolejny takie gdybanie i chciałyśmy, ale nie wyszło, a to już jest chyba moim zdaniem nie do przyjęcia. Tak a propos jeszcze wniosków meczów ze Słowenią i z Holandią, to my mało drugich piłek kończyliśmy, też mało momentami, żeśmy dziewczyny się asekurowały, w sensie chodzi mi o te piłki, które wpadały z Holenderkami, te 5-6 piłek w taki wolny kwadracie, gdzie stały 3-4 zawodniczki, każda się zastanawiała, czy piłka spadnie, czy koleżanka weźmie, czy ja mam jednak to wziąć, a kończyło się łatwymi punktami chociażby dla Holenderek czy dla Włoszek. Kolejna rzecz to jest przede wszystkim za duże przestoje w grze, bo mieliśmy fajne fragmenty, gdzie goniliśmy Włoszki, gdzie goniliśmy Holenderki, gdzie przy Holenderkach mogliśmy nawet doprowadzić do czwartego seta, a potem do piątego i różnie mogło się toczyć, ale były za duże przestoje, że dziewczyny odrabiały straty, za chwilę jednym prostym błędem się dekoncentrowały, za tym jednym prostym błędem szła skuteczna akcja Holenderek, czy seria punktów Holenderek, my nie potrafiliśmy na nią odpowiedzieć, to jest strasznie niepokojące. Moim zdaniem też mówiliśmy o tym graniu młodzieżą, o trener Nawrocki mówił przed tymi mistrzostwami, że będzie sporo zaskoczeń w kadrze, no ja tych zaskoczeń w kadrze nie widziałem, może poza Kamilą Ganuszczyk, która pojechała w zasadzie kosztem Majt Tokarskiej. Widzisz, znowu ci wchodzę w słowo, przepraszam, tak ci czasami będę się wcinał, jak mi jakaś myśl mi wejdzie szybko do głowy i tak mi wchodzę, jak mówisz. Mówisz oczywiście mądrze, fachowo, ale ja czasami się pozwól, że wetnę, kłócić się nie będziemy, chociaż
Chociaż kto wie, czasami trochę pikanterii też jest potrzebne, ale nic, drodzy słuchacze, na siłę. Właśnie, a propos tej Kamili Gaszczyk, ja bardziej, to wydaje mi się, że bardziej kosztem, nie wiem, właśnie Majki pojechała, nie wiem, czy dobrze to, nie wiem, jak ty to widzisz, Sylwia Pycia. Ja Sylwię Pycia oglądałem i w tamtych dwóch meczach, i w tym dzisiaj spokojniejszym bloku Sylwii, nie wiem, nie notowałem, ale nie widziałem zbyt wielu. W ataku anemia, anemia, jeszcze raz anemia. I tak troszeczkę się zastanawiam, czy na przykład w meczu raz z teraz tym barażowym, który będziemy grali najprawdopodobniej, jak już mówiłem, z Białorusią, na 99% z Białorusią, to nie powinna właśnie Kamila wyjść. Jeżeli Kamila spełni, powiedzmy, swoje zadania, będzie grała dobrze, to trzeba wyjść duetem właśnie Bednarek Kasza i Gaszczyk na środku, jeżeli chodzi o ten mecz ćwierćfinałowy, nieważne z kim tam mocnym nie będziemy grali. I chyba tak trzeba zagrać, bo taki tutaj troszkę tak powoli zmierzając do końca tej naszej konkluzji o Polkach, wydaje mi się, że tak powinno to wyglądać. Tak jest moje zdanie. Gaszczyk, Bednarek Kasza, a tak Skowrońska do lata, na przyjęciu Kurnikowska z Werblińską, rozegranie Wołosz, no i Libero Maj oczywiście. Nie wiem, taki ja bym widział w składzie, nie wiem jak ty to widzisz, jaka jest twoja opinia. To znaczy inaczej, ja będę szanował decyzję trenera, bo to są jego decyzje, on za to Ale nie odpowiada. pytam, Wierzę, że kto ma. będziesz szanował, pytam się, jaki byś wystawił skład. Mamy do tego prawo. Wierzę, że trener ma na tyle po męsku, powiem jaj, że wie, kiedy trzeba uderzyć pięścią z tyłu, co apelowała Małgorzata Glinka wczoraj bodajże w studiu pewnej stacji ze Słoneczkiem, bo go się udziela się jako ekspert telewizyjny pomalutku, tak w formie dorywczej. Bardzo słusznie zresztą mówi, widać, że udzielają jej się emocje. Ja bym zaryzykował tym składem, co ty mówisz, więcej tej młodzieży, bo skoro mamy coś budować i bierzemy taką Gaszczyk, bierzemy taką Kurnikowską, to nie po to, żeby pchały wózek z piłkami, czy podawały ręczniczki koleżankom, czy podawały ogólnie, obsługiwały koleżanki, tak kolokwialnie powiem. Mówi się też, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. My tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, bo nie mamy nic do stracenia i oczekuję, ja po prostu przede wszystkim przed mistrzostwami oczekiwałem zespołu, który będzie walczył, oczekiwałem takiego team spirit, że każda będzie szła za każdą, że sztab szkoleniowy też będzie żył na ławce, a różnie z tym jest, niestety. Różnie jest też wśród asystentów trenera Nawrockiego. Ja go będę rozliczał z końcowego wyniku, w dziewczyny wie, że nie straciłem zaufania i uważam też, że mówienie, że my odmładzamy tą kadrę, to jest tak troszeczkę tak na siłę, bo się przyzwyczailiśmy od kilku lat, że odmładzamy tą kadrę, a tak naprawdę jest mnóstwo doświadczonych dziewczyn, trochę młodzieży, czyli zupełnie odwrotnie niż było u Stefana Antiki podczas tego sezonu mistrzowskiego, kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Świata. Możemy oczywiście gdybać, że nie ma Zaroślińskiej, że trenerowi Naworskiemu się posypała koncepcja, bo miała być Zaroślińska. Ja mówię, no jedna Zaroślińska dałaby 15, może 20 punktów, ale czy to by wystarczyło na rywalki, nie wiemy. No, na pewno miałaby solidną opiekę ze strony rywalek. Nie ma Zaroślińskiej, trzeba grać tym, co jest. No, jedyne, co mogło jeszcze wystawić Polska siatkówka ciekawego, to moim zdaniem poza Zaroślińską, to jest jeszcze Skorupa. No ale na rozegraniu myślę, że mamy takie zawodniczki, że no, przy całej klasie Kasi Skorupy to i Iza Bełcik, i Asia Wołosz naprawdę powinny sobie radzić bez mrugnięcia okiem, a w meczu z Holenderkami czy z Włoszkami to różnie wyglądało, zwłaszcza z Holenderkami był ten taki dysonans rozgrywający. Gdy Dikema chciała się porozumieć z zespołem, patrzyła na trenera, wykonywała jego zadania, a u nas to z tym bywało różnie, czasami było tak na zasadzie, że a jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to trudno, co ja miałem zrobić, takie patrzenie na siebie. To są Mam dwa nadzieję, udo, że... albo się udo, albo się nie udo. Ktoś też No kiedyś. uda są bardzo ładne, niezależnie czy jedno, czy dwa, no ale to nie o to chodzi w sporcie. No zgadza się, rzeczywiście jakbyśmy tutaj oceniali za urodę, to bylibyśmy absolutnie w czołówce tych mistrzostw. Ale może teraz na Polkach zakończmy, bo tak jak mówię, teraz nas czekają te baraże, później miejmy nadzieję ćwierćfinał. Ja powiem tak, ćwierćfinał jest obowiązkiem. Półfinał byłby bardzo dużą, pozytywną niespodzianką. Tak, ale Na myślę, że razie jeszcze. uśpiłby trochę naszych włodarzy związkowych, uśpiłby dziewczyny. Myślę, że to by było takie zamazywanie obrazu, no ale jak będzie, to będzie. To pogratulujemy dziewczynom, powiemy nawet przepraszam, czy uderzymy się w pierś. Tak a propos, żeby jeszcze powiedzieć, że nie tylko same Polki grają, w turnieju jest bardzo dużo ciekawych meczy. To o tym za chwilkę. Możemy? Chwilka teraz będzie wytchnienia, przerwy, i potem sobie porozmawiamy o tym wszystkim jeszcze co dookoła. No i też kilka słów o tych turniejach, o których wspominałem. Jasne. Może być? No, musi być No jakoś, ale musi być, będzie. dokładnie, nie masz nic do gadania, więc wracamy po naszym dżinglu.
tak jak obiecałem, wracamy z drugą częścią 30. odcinka podcastu 7 Dni Siatka. Witam się jeszcze raz bardzo serdecznie. Łukasz Klin. I Piotr Bąk. I tak jak uciąłem ci, chciałem ci powiedzieć, uciąłem ci język, języka nie, uciąłem ci zdanie w połowie. Teraz porozmawiamy sobie o tych innych zespołach, no bo właśnie, ja sobie tak analizuję tabelę i wysuwa mi się czterech, sześciu takich absolutnych wielkich kandydatów do tej walki w czwórce. Tutaj Holenderki, Włoszki. Chciałbym Polki, na razie niestety nie mogę tak powiedzieć. Nawet przy całym moim patriotyzmie nie mogę. Holenderki, Włoszki, o których już powiedziałem, Turczynki, Belgijki, Rosjanki to jest piąty zespół i Serbki, może Niemki. Czyli te 5, 6, 7 zespołów, o których powiedziałem, byłoby predestynowanych do tego, że dla wszystkich tych 6, 7 zespołów awans do półfinału nie powiem, że jest obowiązkiem, ale że tak powiem, pewnie takie są cele. Czyli mówię Holenderki, Włoszki, Turczynki, Belgijki, Rosjanki, Serbki, no i gdzieś tam mimo wszystko jeszcze Niemki, które też pewną zmianę przechodzą i też tak to wszystko ładnie i łatwo nie wygląda. Znaczy inaczej, w ogóle cały turniej jest bardzo ciekawy, bo jest mnóstwo zespołów, tak jak powiedziałeś, te zespoły, o których mówiłeś, też chciałem wymienić, grają ciekawą siatkówkę, różną siatkówkę, pokazują to, co ja lubię, czyli serce na boisku, zespołowość. Bardzo dużo też można, obserwując czasy, sobie wnioskować, zachowanie na ławkach, zachowanie trenerów, zachowanie wobec zawodniczek, cały scouting i tak dalej. Ja lubię to obserwować, bo mówię, to jest cól, mi się wydaje, takich turniejów jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Z tego, co tutaj mówi nasz przyjaciel, kolega po piórze, po mikrofonie, Marek Magiera, będący z Polkami w Apeldoorn na razie, a lada chwila w Rotterdamie, bo Polki jutro mają dzień wolny, właściwie dziś chyba, już zaczynają ten dzień wolny, pakują walizki. Te mistrzostwa są bardzo dobrze zorganizowane, tam niczego nie brakuje. Najważniejsze, co w odróżnieniu, ty byłeś na tych kilku imprezach międzynarodowych, ja też widziałem, czy słyszałem z przekazów, że te mistrzostwa widać, że to się czuje, że jest taka impreza, a różnie to bywało w różnych innych miastach. No właśnie, jeżeli mogę, widzisz, znowu... Tak, proszę. Fajna taka... Czasami przepraszam, jak powiedziałem, ale muszę. Bo znowu, a propos tego, też na to zwróciłem uwagę, że mówił właśnie Marek Magiera o tym, jak to wygląda. Mówił o tym, że tymi mistrzostwami Holandia żyje szczególnie, no bo on z racji tego, że w tej Holandii jest, widzi to naocznie, mówi o tym. Ale ja tutaj mam porównanie świetne, uważam dobre do tego, jak byliśmy, jak byłem właściwie, byłem w Kopenhadze na Mistrzostwach Europy w 2013 roku, na tych finałowych już meczach. Tam widziałem w mieście, żeby cię nie skłamać, dwa banery, rozłożona siatka za złotych kilkadziesiąt, kilka osób odbijających piłkę Polaków, od razu dodam, i tak wyglądało właśnie, tak wyglądała cała otoczka mistrzostw, jeżeli chodzi o Kopenhagę. Ja wiem, że porównywanie siatkówki w Holandii, w Danii, szczególnie w Holandii, tej damskiej siatkówki, do nawet i męskiej, jeżeli chodzi o samą całą otoczkę i tak dalej, jest nie na miejscu, ale to prawda, bo to, o czym mówisz, jak turniej jest fajnie przedstawiony i sprzedany kibicom przyjeżdżającym, a i też kibicom miejscowym z tych miast, to od razu inaczej się na to patrzy, od razu inaczej ten turniej ma inny ma oddźwięk, od razu tym się inaczej żyje i to jest na pewno duży plus Holandii. Takie kraje powinny właśnie jak najczęściej, jak Holandia, jak Belgia organizować, bo ta damska siatkówka wydaje mi się, że może nawet przewyższać tą męską Holandii. Kto wie, bo Holendrzy są zespołem bardzo średnim, jeżeli o to chodzi, mimo że tam nie brakuje świetnych albo bardzo dobrych zawodników, jak chociażby Dick Coy, kilku zawodników kiedyś grających w Turcji i tak dalej, czy też u nas zawodnicy holenderscy grali, no ale jednak, więc to chyba też musi miasto, prawda? Kibice miejscowi muszą tym żyć, bo jak tym żyją, to zupełnie inaczej potem to wszystko wygląda. No i inny jest przekaz też na świecie, tak? Bo generalnie u siebie, znaczy jak odbierają to miasta, te turnieje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że przyjeżdża kibic z zagranicy, tak? Czyli potencjalny turysta, który może tu wrócić, niekoniecznie pod kątem siatkówki, więc trzeba mu pokazać z dobrej strony dane miasto, daną, że tak powiem, infrastrukturę sportową. W ogóle nawet teraz istnieje taki dział gdzieś tam, jak ktoś się uczy na turystyce i rekreacji, czy chce być pilotem wycieczkowym. Turystyka sportowa.
i to teraz jest w modzie i właśnie dobrze, mądrze robią Holendrzy, inwestują, bo pokazują nam i innym kibicom, że to jest ciekawy kraj, otwarty sportowo, otwarty w sensie ludzkim. Niewykluczone, że dzięki takiej dobrej promocji i tym mistrzostwom te zyski z turystyki, tak jak w przypadku u nas podczas Mistrzostw Świata w 2014 czy Euro 2012, wzrosną, bo tu chodzi o to, żeby ten turysta, sportowy turysta wrócił, ale już na wczasy, na ferie, tym już czysto ludzkim, niekoniecznie związanym z rozrywką. Mnie akurat, mówię, to cieszy, bo w Holandii, w Belgii ewidentnie postawiono moim zdaniem na siatkówkę żeńską, bo wiele reprezentantek, czy właśnie Belgii, czy Holandii gra w czołowych klubach europejskich. Jak pokazuje przykład belgijski, można zdobywać medale, przykład holenderski jest jasny. Tam gdzieś słyszałem czy czytałem, że Dikema i koleżanki mierzą nawet w medal. Ten nawet mistrzowski mówi się tak bardziej odważnie o tym brązie, o mistrzostwie na razie mówi się cicho. Belgijki też nie chcą pozostać dłużne, no bo to jest turniej u nich, więc te dwie drużyny na pewno chcą zrobić miłe niespodzianki sobie i swoim trenerom i kibicom. Jest ta czołówka, o której wspomniałeś, Włoszki mają takie fajne połączenie, którego my się chwaliliśmy, że mamy, bo mają takie połączenie tej generacji Marco Bonity, tego pierwszego sezonu, czy tych pierwszych lat pracy z kadrą 2002, czyli to jest Del Corre, i mają tą Kirikelle, tą młodą zawodniczkę z tej generacji Chidriów, którą my pamiętamy chociażby z Łodzi, czy z innych takich turniejów, gdzie przyjeżdżała ta druga reprezentacja Włoch. Mówiliśmy, że druga reprezentacja Włoch, a te dziewczyny grają już w pierwszej. Tak jak powiedziałeś, Niemki mają przemianę pokoleniową, ale te nazwiska w większości są nam bardzo dobrze znane, kojarzony, gdzieś tam sympatyzujemy. My mamy nadzieję, że sympatyzujemy z tymi Niemkami, chociażby przez to, że grały w naszej lidze, czy będą grać. Pojedyncze nazwiska. Bardzo ciekawa nacja turecka. Ja wierzę w nas Aydemir i w Neşlihan-Darnell, że wreszcie poprowadzą. Wierzę też w Holenderki, no bo Giovanni Guidetti jest dla mnie w tej chwili takim wzorcem trenera. No nie, Guidetti nie ma jakiegoś wybitnego materiału do szycia, a mimo to szyje doskonale. A najbardziej oczywiście liczymy i jesteśmy za Polkami, żeby nam tutaj nikt oczywiście nie zarzucił niczego. Lubimy Włoszki, lubimy Holenderki, lubimy Turczynki, Belgijki i tak dalej, ale najbardziej lubimy, uwielbiamy nasze Polki, więc za nie trzymamy kciuki, będąc ostrożnymi po tym, co widzieliśmy, co one momentami, przepraszam dziewczyny, naprawdę uwielbiam was wszystkie, ale co wyczyniałyście. Teraz już błagam, nie róbcie tak. A wtedy w kolejnym odcinku będziemy w skowronkach, że tak powiem, będziemy z kolegą Klinem i będziemy was tylko chwalili, tak, więc nie, tu nie chodzi. Bo my moglibyśmy jeszcze tu, nie wiem, naprawdę nie gdzieś pozarzucać wam nie wiadomo co i tak dalej, ale i moglibyśmy na siłę uczepić się jeszcze 40 rzeczy, 40 aspektów, o których sobie wczoraj rozmawialiśmy chyba godzinę czy półtora godziny przez telefon. Ale nie raz, że część jest nie do powtórzenia, dwa, że rzeczywiście musielibyśmy zrobić 2,5-godzinny program, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale może zostawmy. Więc ja teraz zapytam się ciebie przed tymi barażami. Jak ty byś widział pierwszą czwórkę mistrzostw Europy po tej fazie grupowej, która się właśnie zakończyła? Ty chcesz być w następnym odcinku w skowronkach cały, a ja chciałbym czuć w sercu Mai, także no, trudne pytanie mi zadać. No bo jak nie wymienię Polek, to będzie, że niepatriotycznie, ale jednocześnie też trochę zakłamię, bo na Polki nie stawiam w czwórce. Przepraszam, z góry przepraszam, jakby co to odszczekam, ewidentnie odszczekam, jak będzie ta czwórka. To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że paradoksalnie wydaje mi się, że łatwiej byłoby nam zagrać w ćwierćfinale z Holenderkami, niż z Włoszkami. A dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że wydaje mi się, bo ten program nagrywamy po meczu Polek, a przed meczem wygrałem go po fazie grupowej Polek, a przed meczem Włochy-Holandia, więc tego wyniku uczciwie powiedzmy od razu jeszcze nie znamy, dlatego tak troszkę wróżymy z fusów, ale żebyście też nie zgłupieli, co my mówimy i tak dalej, tylko jeszcze nie oglądaliśmy meczu, bo go nie było, Włoszek z Holenderkami. Więc po prostu czekamy, natomiast dlaczego ja mówię? W ćwierćfinale my tym bardziej nic nie będziemy musieli. Holenderki mogą mieć troszkę nogi spięte. Nie mówię, że muszą, ale mogą, więc wydaje mi się, że teoretycznie, jeżeli mogę w ten sposób powróżyć, to łatwiej by mogłoby być z Holenderkami, a co się okaże, tego nie wie nikt, bo nasze dziewczyny mogą wszystko. Mogą przegrać 3-0 i dostać 3 sety do 15, tfu, odpukam w niemalowane. Mogą wygrać 3 razy do 15, bo je na to stać i mamy na taki potencjał. A co będzie, zobaczymy, może do wróżbity Macieja zadzwonię i zapytam.
Znaczy inaczej, no ja podtrzymuję to zdanie, co powiedziałem. Przepraszam, jeśli narażę się kibicom. Ja widzę Holandię na pewno na podium. Widzę na pewno Turcję. Ten trzeci zespół właśnie, to jest tyle do wyboru, że aż ciężko powiedzieć. Fajnie by było, gdyby Włochy były, bo to znaczy, że nasza grupa była naprawdę silna i przegraliśmy z niebyle kim. I to by ewentualnie, gdyby nam się nie udało zajść na sam szczyt, czy nie udało osiągnąć powiedzmy tego celu marzeń, tego finału, to by nam trochę osłodziło, nie? No dobrze. Ale jak będzie, to zobaczymy. To teraz kończymy temat Mistrzostw Europy. Na ten moment i chwilka jeszcze poświęcenia uwagi memoriałowi Zdzisława Ambroziaka i memoriałowi Arkadiusza Gołasia, bo zapowiadamy jakiś już kilka odcinków wstecz dla Was te turnieje. Wcześniej memoriał Zdzisława Ambroziaka, legendarny polski dziennikarz. No i tak jak już powiedziałem, Łukasz, cieszy nas to, że kolejny raz zaufanie, bo też przychylność pani Ewy Ambroziak, przychylność Ewy Marii Ambroziak, czyli córki pani Ewy, i to naprawdę fajnie. Fajnie, że daje się nam taki kredyt, duży kredyt zaufania, że się chce z nami współpracować, bo to widać, że ta nasza praca znowu przynosi efekty, a to nie jest jakiś tam byle jaki turniej, tylko to jest jeden z największych turniejów, ten memoriał Zdzisława, świętej pamięci Zdzisława Ambroziaka. No przede wszystkim no, to jest bardzo fajna idea sama w sobie. Fajnie, że taka osoba jak Zdzisław Ambroziak, pomimo tego, że już nie ma go sporo lat, jest pamiętana właśnie z tego wspaniałego komentarza, z tego swojego ukochanego sportu, bo on również grał w siatkówkę. On był takim typem przedstawiciela, że tak powiem, dziennikarstwa lat 80., czyli profesjonalizmu, otwarcie dla kolegi i koleżanki, no również dla tego młodszego, czego dzisiaj nie ma. Dzisiaj jest rywalizacja, dzisiaj wzajemna, mogę powiedzieć, nawet złośliwość. On nigdy taki nie był. Wiem, bo raz miałem krótką przyjemność rozmawiania, miałem tą przyjemność też słuchania meczy komentowanych przez pana Zdzisława Ambroziaka i widać różnicę, ale widać też, kto się od niego najwięcej, jeżeli chodzi o komentarz i o zawodowe rzeczy, nauczył. Nie będę tu wymieniał po nazwiskach, bo ci, którzy się nie nauczyli, nie zasługują na to, żeby o nich mówić, a ci, którzy się nauczyli, myślę, że wiedzą i wiedzą, że skromność jest cechą ludzi wielkich. Trąbimy o tych turniejach, dlatego że sami też na nie czekamy, bo dla nas jest duża frajda robić te materiały na turnieju, rozmawiać z zawodnikami, poznawać ich. Oni poznają nas i to jest właściwie esencja tego, co my robimy, bo nie robimy tego dla pieniędzy, nie robimy tego dla sławy popularności, dla lajków, tylko po prostu, żeby to zrobić dobrze, żeby ci zawodnicy pamiętali, że ten dziennikarz jest rzetelniejszy, że ten podchodzi do mnie Tak, troszeczkę dokładnie. lepiej, traktuje mnie zupełnie inaczej, tak? My się też sami nakręcamy pozytywnie na ten turniej, a takie, że tak powiem, dowody sympatii czy uznania Memoriał Arka czy pana Zdzisława Ambroziaka, no to jest naprawdę duże wyróżnienie. Kroczek może do czegoś większego, ale lepiej robić te kroczki mniejsze, chociażby przez patronat takich turniejów, żeby potem doczekać się czegoś większego, chociaż nam ostatnio całkiem nieźle idzie, oby tak dalej, abyście wy, nasi czytelnicy, facebookowicze, YouTuberzy. twitterowcy, czy youtuberzy, byli zadowoleni, tak? Może Tak, was bo wiesz w czym rzecz. nie Wiesz w czym rzecz. Tutaj chodzi o to, że tego typu turnieje właśnie nam dają pozytywnego kopa. Pomagają nam także zwiększać to, nie ukrywajmy, grono odbiorców, co nas bardzo, bardzo mocno zawsze cieszy. Tam będzie nas można spotkać w Warszawie w dużej sile i w murowanej gościnie będziemy, co jest ważne, nigdzie nam się tych akredytacji nie odmawia, bo nie odmawia się dlatego, daje się te patronaty, że widać, że my pracujemy mocno. I to nie jest tak, że, nie wiem, przyjadą sobie, przepraszam też za wyrażenie, odbębnią pańszczyznę i pojadą, będą chcieli wejść za darmo, bo niestety ubolewam, boli mnie to, że zdarza się, że nie wiem, nie mogę ich nazwać, przepraszam, koleżankami czy kolegami po fachu przyjeżdżają właśnie po to, bo jest za darmo wejście, bo można sobie popatrzeć osoba X, osoba Y na Wlazłego i innych zawodników topowych, czy topowe zawodniczki. Tak się niestety także zdarza. My tak nie działamy, nigdy tak nie będziemy działali, a to, że na razie jeszcze to jest zdecydowanej większości nasza pasja, nie dla pieniędzy, to nic naprawdę nie stoi na przeszkodzie temu, żeby razem budować wspólnie naszą coraz większą siłę, a myślę, że i pani Ewa Ambroziak, i pani Ania Sumelka, i jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych osób, które znamy, cenimy i myślę, że nieskromnie powiem, nas też cenią, wspólnie jesteśmy w stanie
naprawdę zrobić dużo. No to taki fajny, myślę, Łukasz, optymistyczny akcent na koniec, żeby nie przedłużać. Życzymy sobie na pewno tak. No zdrowia, no to jest oczywiste na ten tydzień. Polkom życzymy samych zwycięstw. Bo jednak na chwilkę nas nie było, mam nadzieję, że nas nie podsłuchują służby specjalne, czego ja bym sobie życzył. Zdrowia, niespodzianki na Mistrzostwach Europy, fajnych meczów jeszcze na tych Mistrzostwach Europy. No i życzyłbym sobie spotkanie z taką piękną holenderską blondynką. Wiesz, kogo mam na myśli, czekam na to spotkanie, tak samo jak czekam na turnieje, o których wspomniałeś. Mam nadzieję, że w tym przypadku czas będzie leciał szybko i czas pozytywnie nam upłynie już czasami w turnieje. Wszystkiego dobrego dla Was, dla Ciebie również i do usłyszenia w 31. odcinku. Tak. Naszego programu. Wszystkiego dziękujemy dobrego. Dziękuję, i pozdrowienia i do zobaczenia, do usłyszenia na antenie. To wszystko.